Powiaty Sejneński, Suwalski oraz miasto Suwałki zostały wpisane do Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030. Po interwencji posła Jacka Niedźwieckiego, poprzedzonej naszą publikacją i konferencją prasową suwalskiego samorządu oraz lokalnych przedsiębiorców, resort funduszy i polityki regionalnej zdecydował się na zmianę, którą w poniedziałek w Sejnach ogłosił wiceminister Jacek Protas. Pierwotnie wsparcie miały być objęte powiaty graniczące z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Stwierdziliśmy i rzeczywiście przyjęliśmy argumenty. Ja dostałem te argumenty też na piśmie od pana posła Niedźwieckiego. Przyjęliśmy argumenty o tym, że może ta granica z Litwą nie jest taką barierą rozwoju, ale kłopoty macie takie same jak pozostałe inne samorządy. Więc tutaj decyzja, którą oczywiście to nie tylko moja decyzja, żeby było jasne, konsultowaliśmy to z szefostwem, tak, i postanowiliśmy do projektu dołączyć wasze dwa powiaty. Powiem tak, projekt całego programu jest już w kancelarii premiera. Program został zbudowany w oparciu o konsultacje z samorządowcami z 22 powiatów. W tym gronie zabrakło trzech przyłączonych w ostatniej niemal chwili, ale dzięki spotkaniu z ministrem Protasem tutejsi samorządowcy poznali zawarte w projekcie zasady dosłownie z pierwszej ręki. Ten program, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie na dniach przyjęty przez rząd w trybie takim szybkim, obiegowym, po to, żeby jeszcze w tym roku pierwsza transza, a w tej pierwszej transzy mamy 100 milionów złotych na ten rok, żeby te pieniądze trafiły no, jak najszybciej do was, tak? A trzeba przecież przygotować wnioski i ewentualnie dokumentację. W programie realizowane będzie wsparcie z czterech obszarów, na które nie ma szansy dostać środków z innych programów europejskich. Cztery obszary. Poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego. I tutaj, no wiadomo, nakładki jakieś, chodniki, skrzyżowania, ścieżki rowerowe ewentualnie, to do waszego uznania. Zawsze tych potrzeb akurat, jeśli chodzi o drogi lokalne, jest bardzo dużo, a wiadomo, że z regionalnych programów operacyjnych uwarunkowania są takie, że na to pieniędzy, na te małe odcinki, małe inwestycje nie dostaniecie. Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska. Pięknie ten punkt brzmi, ale chodzi przede wszystkim głównie o inwestycje w wodociągi, kanalizacje. Wiadomo, RLM-y powodują, że tam te małe inwestycje to w ogóle nawet się nie ma co przymierzać do środków europejskich. Tutaj my żadnych warunków nie stawiamy. Tak? Może być to też na zazielenianie obszarów i też nie stawiamy warunku, bo wiecie, w innych jak wodociąg, to i kanalizacja. Czasem bywa tak, że trzeba gdzieś tylko wodociąg doprowadzić, więc my też nie stawiamy tutaj dodatkowych warunków. Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki, wiadomo, to te wszystkie zadania, które są w waszym zakresie, informacja turystyczna, ewentualnie jakieś ścieżki rowerowe, oznaczenie tras pieszych, kajakowych, to wy będziecie o tym decydować i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, więc remonty, modernizacje, doposażanie szkół, przychodni lekarskich, przedszkoli. No żłobków nie, bo macie maluch plus na to. Według informacji ministra Protasa, dysponentem środków będą wojewodowie, którzy z wyprzedzeniem ogłoszą przyszłe nabory wniosków, dając samorządowcom czas na opracowanie projektów. Zasady będą maksymalnie uproszczone, ale Jacek Protas zastrzegł, że samorządowcy winni mieć na uwadze brak możliwości dokonania swoistej kumulacji wsparcia. Dwa dwumilionowe wnioski na każdy z pięciu rocznych planów finansowych, zapewniające maksimum 80% dofinansowanie, jeśli nie zostaną wykorzystane, przepadną. Dodał jednak, że nie można wykluczyć, że z czasem budżet programu może wzrosnąć. Wiele więc zależy od sprawności włodarzy poszczególnych samorządów. Obecni na spotkaniu samorządowcy wysoko ocenili zasady wpisane do programu. Przede wszystkim wesoło mi, bo wiem, że kandydując na następne 5 lat będę miał możliwość jeszcze wykonania wielu prac, inwestycji,
Co prawda, ten nowy program przygraniczny jest rozłożony w czasie. Jest 500 milionów z możliwością, właśnie, i to jest radosne, że z możliwością powiększenia tego budżetu. W tym roku jest przewidzianych na województwo podlaskie 25 milionów. Niby dużo, niby mało, ale jednak jeśli się dogadamy między sobą, jak to się mówi, gminy, w jakich obszarach i na jakie kwoty będziemy składać, więc to jest dobry początek, może jeszcze lepszego zakończenia. Wójt Puńska zamierza aplikować o pomoc i z całą pewnością przeznaczy je na drogi. Wprawdzie planowane wsparcie to relatywnie nieduże pieniądze, ale na mniejsze odcinki wystarczające. Możliwość wykonania inwestycji w ciągu 3-4 miesięcy, nawet z dokumentami to pół roku, to jest maksimum, kiedy można to wszystko ładnie, dobrze wykonać i mieć połączenia między drogami innymi, powiatowymi czy wojewódzkimi, to jest bardzo dobra rzecz. Na wykorzystanie pieniędzy z programu ma też pomysły prezydent Suwałk. Ja mam oczywiście tych pomysłów więcej niż środków finansowych tutaj, ale przede wszystkim mamy duże zaległości, które chcemy troszeczkę nadrobić w zakresie infrastruktury drogowej na osiedlach domów jednorodzinnych. Te osiedla rozrastają się, no i mieszkańcy oczekują dróg utwardzonych i tak dalej. Ta infrastruktura drogowa tam musi być zbudowana, natomiast dostępność środków finansowych jest bardzo ograniczona na ten cel. I fajnie, że będziemy mogli tutaj zaaplikować zaraz i wykonać dwie ulice, bo więcej nie zrobimy. Ale dobrą informacją jest to, że rząd zamierza kontynuować budowę tak zwanych schetynówek, który przez kolejne lata zmienił nazwę, ale wciąż był realizowany.